W 1953 roku umiera Józef Stalin. Rozgrywki na Kremlowskich szczytach władzy doprowadzają do tego, że ostatecznie władzę w Związku Sowieckim przejmuje Nikita Chruszczow. W Polsce początkowo utrzymywany jest ostry stalinowski kurs, jednak z upływem kolejnych miesięcy, pod naciskiem Moskwy, zaczyna być on łagodzony. Bierut rezygnuje z funkcji premiera, którą przejmuje Józef Cyrankiewicz. Osłabieniu ulega terror, a Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zostaje przemianowane na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W łonie PZPR narastają napięcia pomiędzy zwolennikami twardego kursu a reformatorami. W 1955 roku w czasopiśmie Nowa Kultura ukazał się wiersz Adama Warzyka pod tytułem Poemat dla dorosłych. W nim, zamiast zachwytu nad komunizmem, pojawiła się krytyka losu robotników w podkrakowskiej Nowej Hucie. Bariera strachu została naruszona. Wkrótce podobne teksty i utwory krytyczne względem komunizmu zaczynają pojawiać się coraz częściej. Prym w tej fali wiodło studenckie czasopismo po prostu. Łagodzenie kursu przyspieszyło w lutym 1956 roku po ogłoszeniu przez Chruszczowa referatu na 20 zjeździe KPZR, w którym krytykuje on Stalina. Miesiąc później umiera Bierut, co rozpoczyna w PZPR karuzele walki o władzę. W łonie Polskiej Partii Komunistycznej starły się dwa stronnictwa: puławianie, którzy chcieli utrzymania socjalizmu, ale domagali się reform oraz natolinczycy, którzy dążyli do utrzymania twardego dotychczasowego kursu. Ostatecznie przewagę zdobyli puławianie, którzy rozpoczęli powolne zmiany. Od władzy odsunięto osoby kojarzone z Bierutem, zaczęły pojawiać się informacje o zbrodniach stalinowskich, zelżała cenzura, co pozwoliło na większą swobodę obyczajową. W związku z tym zaczęło rosnąć zainteresowanie muzyką i modą, a w klubach studenckich pojawiał się zakazany do tej pory jazz. Tymczasem w gospodarce efekty realizacji planu sześcioletniego były dalekie od oczekiwań. Przyrost płac wyniósł jedynie realnie 13% zamiast obiecywanych 50-60%. To przełożyło się na bardzo niewielkie podniesienie standardu życia, mimo sześciu lat wyrzeczeń społeczeństwa. Narastające napięcie wybuchło w końcu w zakładach przemysłu metalowego imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, gdzie robotnicy rozpoczęli strajk. Jego podłoże miało charakter finansowy i dotyczyło faktu niewypłacenia sporej części pracowników należnej im premii. Mimo wizyty delegacji robotników w Warszawie, której efektem było zawarcie porozumienia, ostatecznie władze warunków tego porozumienia nie dotrzymały. Dlatego też 28 czerwca 1956 roku robotnicy organizują w Poznaniu strajk generalny. Doszło do masowych demonstracji, w których wzięło udział około 100 tysięcy osób. Termin wystąpień został wybrany celowo, gdyż właśnie wtedy odbywały się w mieście międzynarodowe targi poznańskie, na które zjechało się wiele zagranicznych delegacji. Pod wpływem plotki o aresztowaniu delegacji robotniczej przez władze, tłum zaatakował budynki administracji państwowej. W ręce protestujących wpadły pierwsze egzemplarze broni palnej. W mieście słychać było strzały. Władze za radą ministra obrony narodowej Konstantego Rokosowskiego podjęły decyzję o siłowym rozprawieniu się z demonstrantami. Miasto otoczono i wyizolowano od informacji wpływających, jak i uniemożliwiano wyjście jakichkolwiek wiadomości na zewnątrz. Na ulicę wyprowadzono wojsko wspierane przez czołgi i inne pojazdy bojowe. Doszło do walk ulicznych, w których życie straciło około 70 osób. Najmłodsza ofiara miała 13 lat. Wiadomości o wydarzeniach poznańskich przebiły się jednak i do kraju, jak i za granicę. Wiadomość o walkach w Poznaniu Polacy poznali dzięki audycji Radia Wolna Europa. Brutalna rozprawa z robotnikami oburzyła ogół społeczeństwa i przyspieszyła zmiany w partii. Na pierwszego sekretarza PZPR wybrano Władysława Gomułkę, który miał opinię reformatora i nie był kojarzony z czasami stalinowskimi. Efektem wyboru Gomułki była niespodziewana wizyta w Warszawie Nikity Chruszczowa, który przybył do polskiej stolicy, gdyż obawiał się, że nowe władze PZPR zechcą doprowadzić do wyjścia Polski z Układu Warszawskiego i sowieckiej strefy wpływów. Na granicy rozpoczęły się gromadzić sowieckie wojska. Gomułka przekonał jednak Chruszczowa, że on u steru nie stanowi zagrożenia dla pozycji sowieckiej w Polsce. Społeczeństwo przyjąło Gomułkę z entuzjazmem. Pierwsze miesiące jego rządów upłynęły na wydaniu amnestii, na mocy której uwolniono wielu więźniów politycznych, w tym uczestników wydarzeń poznańskich. Zaniechano kolektywizacji rolnictwa, poprawie uległy stosunki z Kościołem, a z polskiego wojska wycofano sowieckich doradców. Zreformowano również aparat bezpieczeństwa, tworząc służbę bezpieczeństwa. Gomułka mimo wszystko pozostał jednak zwolennikiem systemu, w którym przewodnia rola przypadła Partii Komunistycznej. Już od stycznia 1957 roku rozpoczął się proces ograniczania swobód obywatelskich i demokratycznych. Symbolem końca odwilży stało się zamknięcie tygodnika po prostu. Ponownie zaostrzono cenzurę, by nie istniała możliwość krytyki władz. Polskiemu społeczeństwu znowu założono kaganiec.